Panie Leszku, znajdujemy się w Ryczowie. W tej miejscowości w XIX wieku rodzina Drohojowskich wybudowała neoromański pałac. W 1936 roku część majątku w Ryczowie została zakupiona przez pułkownika Zygmunta Piaseckiego. I w rękach jego rodziny Ryczów pozostawał aż do 1945 roku. Kiedy to majątek został znacjonalizowany i dopiero w 1991 roku pani Zofia Piasecka-Tarabuła odkupiła pałac wraz z parkiem. Panie Maćku, w II Rzeczpospolitej oficerowie różnych rodzajów broni uważali, że są elitą. Przestrzegali konwenansów towarzyskich i również w sprawach wojskowych dbali o wygląd zewnętrzny. Tak, a taką elitą elit była kawaleria. Utrzymanie konia dość dużo kosztowało, stąd kawalerzyści wywodzili się najczęściej z rodzin ziemiańskich. Były to rodziny o odpowiednim statusie majątkowym, rodziny dbające o wykształcenie dzieci, a także rodziny pielęgnujące pewien rodzaj patriotyzmu. W świętach państwowych brali udział wszyscy oficerowie, a wojsko występowało w roli współgospodarza. Tak, były trzy takie podstawowe święta. 3 maja, święto Konstytucji, dalej 11 listopada, Dzień Odzyskania Niepodległości i oczywiście imieniny marszałka Piłsudskiego. Tak, 19 marca, stąd tutaj panowie oficerowie oglądają projekty opraw dyplomów i tek adresowych dla marszałka Józefa Piłsudskiego. Panie Maćku, we wnętrzu są dwaj oficerowie kawalerii, rotmistrzowie, ściągają nakrycia głowy. We wnętrzach zawsze oficer musiał mieć nakrycie głowy ściągnięte. Rotmistrz ściąga pelerynę. W stroju codziennym oficer używał płaszcza. To jest strój wieczorowy, a więc na głowie rogatywka, czapka, kurtka mundurowa z pasem wieczorowym. Na rapciach pod kurtką zapięta szabla, na nogach spodnie z lampasami. Lampasy były w kolorze otoku na czapce, związane były z barwą pułku. Na nogach sztyblety, dodatkowo na rękach, na dłoniach białe, jasne rękawiczki. Strój garnizonowy był jednolicie zielony, oczywiście też była rogatywka. Tutaj zaś były takie sznury, tak zwane akselblanty. Jest to pozostałość po dawnym stroju oficerskim z epoki napoleońskiej, kiedy na takich sznurach wieszano różne potrzebne rzeczy. Dodatkowo, by nie zgubić pistoletu podczas walki, był on przywieszony na tak zwanej smyczy. Dalej spodnie do jazdy konnej, tak zwane bryczesy, wysokie buty z ostrogami. Tu w stroju wyjściowym ostróg nie było. No, chodziło o to, żeby nie porysować parkietów. I kolejna różnica. Szabla nie wisi na rapciach, tylko jest przypięta do takiej żabki przy głównym pasie. Panie Leszku, w dawnych czasach Polska miała długą granicę i armię, która musiała się bardzo szybko przemieszczać. Stąd kawaleria była naszą bronią narodową. Wszystkie wielkie bitwy w dawnych czasach wygrywała właśnie kawaleria. Somosiera, Wiedeń, Kirchholm. I tak było praktycznie do II wojny światowej. Jeszcze we wrześniu 1939 roku kilka takich bitew kawaleria wygrała. Tutaj mamy siodła z tych czasów. Czyli kulbaki, siodła wojskowe, tutaj jest żołnierska, kulbaka tutaj oficerska. Panie Maćku, tutaj popręg, tutaj mamy owsiak, tutaj zwiniętą pelerynę, płaszcz przeciwdeszczowy, po bokach sakwy, strzemiona. Tutaj, panie Macieju, jest ogłowie, czyli to, co się zakładało
koniowi na głowę z kiełznem pelamowym, z podwójnymi wodzami. Różnica między tym, tą siodłem kulbaką, a oficerskim jest tutaj w tym ogłowiu, które było tak skonstruowane, ono jest mundsztukowe z wędzidełkiem, żeby łatwiej, karniej było prowadzić konia na polu. Tak, to jest bardzo ważne w bitwie. No, oficer musi czuwać nad całą bitwą. A to, co to jest takiego? To jest uwiąz na postoju, na popasie. Przyjeżdżało się i tutaj wiązało się konia. Różnica, panie Maćku, jest taka, że tutaj z przodu były dodatkowe sakwy, w których oficer przechowywał. Jakieś drobne przedmioty. Tutaj przytroczona była, ale to przy każdej kulbace, szabla. Pan rotmistrz ubrany jest w mundur polowy. Gdybyśmy, pan rotmistrz pozwoli, byli w warunkach bojowych, miałby na głowie hełm zamiast tej furażerki, dodatkowo jeszcze maskę gazową, poza tym bluza mundurowa z pasem głównym. Panie Maćku, niech pan zwróci uwagę, że tylko na patkach są stopnie, nie ma żadnych dystynkcji ani kolorów pułków. Dodatkowo jeszcze kabura z pistoletem, tutaj przypasana szabla do pasa na żabkach, mapnik albo raportówka, jeszcze lornetka i to jest strój bojowy, oficerski. Gdy wybuchła I wojna światowa, Zygmunt Piasecki porzucił Instytut Rolniczy w Dublanach, przyjął pseudonim Dublańczyk i wyruszył na wojnę. Rozpoczął służbę i walczył w pierwszym pułku pierwszej brygady Legionów Polskich do 1916 roku. Później całą swoją karierę związał z wojskiem, wiążąc się z 7 pułkiem ułanów lubelskich. I razem z tym pułkiem wygrał bitwę pod Cycowem. Jego pułk powstrzymał całą brygadę bolszewicką, uniemożliwiając jej zajęcie Lublina. W 1937 w uznaniu jego zasług dostał nominację na generała brygady. I jako generał brygady wziął udział w niezwykle krwawej bitwie pod Tomaszowem Mazowieckim, gdzie trafił do niewoli. I aż do końca wojny, do 1945 roku, siedział w obozie w Murnau. Jako jedyny kawalerzysta za męstwo i odwagę został odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari 5, 4 i 3 klasy. Korpus oficerski II Rzeczpospolitej uważał się za spadkobiercę dawnego rycerstwa i jego etosu. Dlatego najważniejsze dla oficera było pojęcie honoru. Honor zobowiązywał oficera do przestrzegania zasad, a poczucie honoru miało decydujący wpływ na jego życie zawodowe i życie prywatne.